Pierwszy dzień świąt, 10 rano. Co niektórzy jeszcze pewnie śpią po wczorajszej pasterce, a my spotykamy na treningu Michała Cieślaka. Powiedz mi, co cię skłoniło, żeby w tak nietypowy dzień i o tak nietypowej porze pojawić się na sali treningowej? No tak, no tutaj trenujemy co drugi dzień, trzeba się troszkę ruszać, żeby się nie zastać, tak? No, że te treningi nie są takie intensywne, bardziej takie, żeby właśnie się nie zastał. To jakaś tarczka czterorundowa, sobie zrobię delikatną jakąś siłownię i tak na razie takie treningi tak wyglądają. Wczoraj wyszła informacja, że 2 kwietnia zmierzysz się na Polsat Boxing Night w Krakowie z Palaciosem. To jest już pewna informacja. Jak zareagowałeś właśnie na tą informację, że z tym przeciwnikiem przyjdziecie się zmierzyć? Ja bardzo się cieszę z tego powodu. Wczoraj cały dzień chodziłem uśmiechnięty. Czekam na tą walkę, na pewno będę przygotowany na 100% i wychodzę do ringu po wygraną. Wczoraj dzwonił do ciebie twój promotor Tomek Babiloński i namawiał cię, żebyś zaboksował 20 lutego, bo z tego, co mi powiedziałeś poza kamerą, to gala w Legionowie jest właśnie na ten termin przeniesiona. Jest szansa, że zrobisz jeszcze jakiś właśnie pojedynek na tej imprezie, takie przetarcie przed Polsat Boxing Night? No zobaczymy, jak to będzie. Tutaj myślę, że sobie wszystko ustalimy z trenerami, z trenerem Adamem i z trenerem Rafałem i będziemy rozmawiać z Tomkiem. Ta gala by była 20 lutego, zobaczymy. Ale jeżeli doszłoby do twojej walki na tej imprezie, to pewnie ten przeciwnik nie będzie z najwyższej półki. Nie wiem, jeszcze nic na ten temat nie wiadomo. Na razie jest propozycja walki tylko 20 lutego. Powiedz mi jeszcze tak. Wraz z nowym rokiem miałeś rozpocząć treningi obozem w Żywcu. Jest szansa, że się w góry wybierzesz. Jak to w ogóle wygląda? Bo wiem, że raz mówisz, że pojedziesz, raz, że nie wiadomo i to tak się wszystko zmienia. Na ten moment jedziesz w pierwszych dniach stycznia w góry? Ten obóz mieliśmy wyjechać gdzieś około 15 stycznia. Jeżeli to będzie dalej taka propozycja, że możemy tam sobie jechać do tego Żywca i nie będzie z tym problemu, to myślę, że z tego skorzystamy, bo to jest jak na plus wszystko, tak? Jest gdzie pobiegać, mamy tam całe zaplecze, także tam obóz wspominam bardzo miło i myślę, że to będzie dobra taka podstawa pod przygotowanie pod cały rok, tak? Mam rozumieć, że pojedziesz tam, gdzie już byłeś kiedyś w okresie letnim, tak? Tak, byliśmy tam w Żywcu przed walką z Abdulem i tam się przygotowywaliśmy do tej walki. W górach to będą treningi typowo wytrzymałościowe? No, byliśmy tam tydzień czasu i wiadomo, trzeba z tych gór korzystać. Praktycznie codziennie biegaliśmy i myślę, że teraz będzie tak samo. Według ciebie Palacios będzie łatwiejszym rywalem od Łukasza Janika? Bo w sumie te dwa nazwiska się przewijały, Łukasz Janik i właśnie Palacios. Gdzieś tam Palacios będzie łatwiejszy? Myślę, że mają, obydwaj mają inny styl, nie ma co ich porównywać. Myślę, że będzie na pewno zawodnikiem niewygodnym do boksowania i no zobaczymy, jak będzie. Ja będę przygotowany na 100% i wychodzę po wygraną. Nie myślę o niczym innym nawet. Nie wydaje ci się, że już ten Palacios to nie jest ten Palacios, co był kiedyś na przykład z walki z Włodarczykiem, bo ostatnio no dostał dobry łomot i już tak naprawdę ten zawodnik jest, no już te najlepsze lata ma ze sobą. No tak, na pewno jest po ciężkim KO, tak, ale ma bardzo dobry rekord, jest zawodnikiem doświadczonym, walczył dwa razy, był pretendentem do tytułu Mistrza Świata, dwa razy walczył z Krzyśkiem, no ostatnio był znokautowany, ale myślę, że nadal trzeba na niego uważać i jest, tak jak mówię, przede wszystkim będzie to zawodnikiem niewygodnym do boksowania, pajacuje, ucieka, tak, i trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić i najlepiej wygrać walkę przed czasem. Myślisz o jakichś dobrych sparingach do tej walki? Jest szansa, że pojedziesz gdzieś z kimś dobrym potrenować? Tomek Adamek 30 stycznia przylatuje na obóz, będzie najprawdopodobniej trenował w Łomnicy. Myślisz, że się może tam załapiesz, tak jak to było ostatnio na wspólne treningi? Myślę, że tak. Myślę, że będzie taka możliwość. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, na pewno z niej skorzystamy i pojadę na te sparingi i będę chciał tam zostać jak najdłużej, tak? Więc zobaczymy, może Krzysiek Włodarczyk jeszcze zobaczymy. To wszystko jest jeszcze kwestia dogadania, gdy mamy dużo czasu, także na pewno będą dobre sparingi. Jeszcze zostało kilka dni tego starego roku. Jaki był dla ciebie ten 2015 rok? Czujesz, że to był taki przełomowy rok, który ci dużo dał?
Myślę, że tak. Myślę, że to był dobry rok. Cztery dobre walki. Najważniejsze, że te walki są po powrocie i że te łokcie nie dokuczają, tak? I że jest wszystko ok ze zdrowiem. A co będzie dalej, to myślę, że jak będzie zdrowie, to będzie bardzo dobrze. Jakie cele sobie stawiasz na ten nowy 2016? No przede wszystkim tak jak się tutaj wszystko zaczyna, bardzo walki z jak najlepszymi zawodnikami i piąć się do tej czołówki jak najszybciej, tak? I skakiwać coraz wyżej w tych rankingach i walka o jakiś może tytuł w niedalekiej przyszłości. To ja Ci tego życzę, zdrowia, no i dziękuję za rozmowę. Dzięki, pozdrawiam wszystkich kibiców.